No nie mam obecnych panów burmistrzów, ale zaocznie ich witam, bo wiem, że się zjawią. Witam panią sekretarz, witam państwa radnych, przedstawicieli naszych jednostek budżetowych, spółek komunalnych, witam szefów osiedli, mieszkańców i wszystkich tych, którzy oglądają nas dzięki sieci internetowej. Otwieram 45. sesję Rady Miasta. Zanim drodzy Państwo przejdę do omówienia porządku obrad, chciałbym poinformować, że zostanie Państwu przedstawiona lista. Chodzi o tak zwany dzisiejszy wyjazd do zakładu e-kombut. Ci Państwa, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym wyjeździe, bardzo proszę, aby na tą listę się wpisali. Chcielibyśmy też ewentualnie zapewnić jakieś środki lokomocji, żeby Państwa tam przejść. Został Państwu przedstawiony porządek obrad. Chciałem zapytać, czy są jakieś uwagi do tego porządku, wnioski i zapytania? Nie widzę, więc rozumiem, jeśli nie usłyszę głosu jakiegoś sprzeciwu, rozumiem, że akceptują Państwo ten porządek obrad i będziemy go realizować. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu obrad sesji odbywającej się w dniu 26 kwietnia 2018 roku. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Też nie widzę. Rozumiem, że protokół został przez Państwa przyjęty. Jeszcze nadmienię, że na sali jest wystarczająca liczba radnych, aby podejmować prawomocne decyzje. Punkt trzeci. Interpelacje i wnioski radnych. Na dzisiejszą sesję wpłynęły dwie interpelacje, które pozwolę sobie odczytać. Pierwsza interpelacja pana radnego Kazimierza Ścisło. Ulica Świętokrzyska i ulica Matejki położone są w centrum naszego miasta, a ich stan nie napawa optymizmem. Na ulicy Świętokrzyskiej zapadły się wszystkie spółdzielni kanalizacyjne, które są w środku jezdni, a skrzyżowanie ulicy Matejki z ulicą Krakowską powinno być pilnie wyremontowane. Po awarii na tym skrzyżowaniu wykonawca dokonał naprawy części jezdni, która to każdemu kierowcy poruszającemu się samochodem po tym skrzyżowaniu przypomina, że jest wolny. Panie burmistrzu, proszę o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tych niedogodności, a także proszę zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na położenie nowej nakładki asfaltowej na tych ulicach, ponieważ są one wizytówką naszego miasta. We wniosku pan radny pisze, bardzo proszę pana burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie tego zadania. Druga interpelacja jest również pana radnego Kazimierza Ścisły. Bardzo bym prosił o ciszę. Panie burmistrzu, zwracam się do pana z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Orackiej, Polnej, Romana, Górników, Księdza Gadowskiego, Czackiego, Kampi, a także rodziców, którzy dowożą dzieci do szkoły podstawowej nr 2 o wykonanie wyniesionych przejść na ulicy Orackiej. Przejścia te powinny powstać przynajmniej w 4 miejscach. 2 przejścia, które są usytuowane przy plantach, 3 przy przedszkolu śródzakonnych i 4 po prostu skrzyżowania ulicy Orackiej i Kampi. Chciałbym nadmienić, że jest to druga ulica o tak dużym natężeniu ruchu. Tą ulicą poruszają się też autobusy i busy do kopalni soli. Samochody, jak motocykle, poruszają się tą ulicą nadmierną prędkością. Doszło w danej ulicy do kilku potrąceń pieszych. We wniosku pan radny pisze, bardzo proszę pana burmistrza, aby sprawa przejść została potraktowana w sposób szczególny, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, jak i innych użytkowników ulicy Orackiej. To dwie interpelacje, które wpłynęły. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby złożyć? Nie widzę. Zatem zakończyliśmy w ten sposób punkt.